Hej, dzień dobry! Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment Family. I część powie, że o, jesteś zakupoholiczką, a ja do Was znowu przychodzę z holem zakupowym. Ta-da! Zapraszam na film. Jak doskonale wiecie, albo i nie wiecie, bo u nas na to nic nie wskazuje. Zbliża się wiosna, więc z racji, że zbliża się wiosna, wypadałoby wymienić cały wystrój, to jest wszystkie choinki, gwiazdy betlejemskie i tak dalej, na coś świeżego i nowego. Dlatego pojawiło się u mnie tutaj trochę rzeczy. Zakupy są z Teddy'ego i z Pepco. Także może Pepco, wydaje mi się, że jest w każdym... Każdy ma dostęp do Pepco, do Teddy'ego może być trochę ciężej. Ale zaczniemy właśnie od tego naszego Teddy'ego. W Teddy'im kupiłam najpierw dwie takie kule. I one są na tutaj świeczuszkę na górze, więc idealnie można je postawić i koło telewizora, i na komodzie, i na stoliku, żeby ładnie nam to wszystko zdobiły. Jedna kula jest srebrna, druga czarna jest mniejsza. I je kupiłam jako pierwsze. Po czym tak myślałam i stwierdziłam, że w sumie to bym dokupiła jeszcze jedną dużą czarną i może jeszcze jedną dużą srebrną. I teraz mnie nic nie zaskoczy, teraz zrobię każdą kompozycję, jaką tylko będę chciała. Jedna duża kula kosztowała 13 zł, mała kosztowała 8. Także wydaje mi się, że będzie to pięknie się komponowało i koło telewizora, i na komodzie. Jeszcze nie mam pojęcia, gdzie to postawię, ale jak je tylko zobaczyłam, to stwierdziłam, że muszę je kupić. Jeszcze szukam wszędzie takiej tacy lustrzanej, kwadratowej. Wiem, że one były w Zara Home, ale raz, że kurde, no nie wydam 200 zł na tacę lustrzaną. Szukam gdzieś czegoś tańszego, maksymalnie do 100 zł, a to i tak dla mnie jest dużo, ale żeby wyglądała ładnie, designersko, a nie tak, wiecie, no dziadowsko po prostu. Także jeżeli któraś z Was wie, gdzie można taką tacę lustrzaną kupić, to będę wdzięczna bardzo za informacje na rodzince, bo dodam tam taki post, więc podzielcie się swoimi doświadczeniami, a może któraś z Was ma, kupiła i chce się ze mną podzielić, gdzie dorwała. Także będę Wam mega wdzięczna. Aha, jeszcze jedną mam rzecz z Teddy'ego. Jest trochę za wcześnie, ale był taki piękny króliczek, więc stwierdziłam, że idealnie będzie się komponował razem z tymi czarnymi kulami i wzięłam go. Słodki. I ten króliczek kosztował 6,50. Lecimy dalej z Pepco. Jakiś czas temu na Instagramie pokazywałam Wam produkty takie drewniane, których ja szukałam do łazienki. Jako dozownik na mleko, jako dozownik na mydło i kubeczek na szczoteczki, pastę do zębów. Ale dosłownie dzień wcześniej kupiłam inne, które Wam zaraz pokażę. Pepco kupiłam tylko taką tackę, żeby po prostu położyć tutaj mydło, czy tam szczoteczkę do mycia twarzy, albo rękawice do demakijażu, żeby nie brudziła mi wszystkiego dookoła, tylko to sobie po prostu zdejmę, umyję i dalej mamy jakoś to wszystko higienicznie ogarnięte. Taka tacka kosztowała 9 zł. Reszta tych produktów kosztowała między 9 a 15 zł i powiem Wam, że w tym momencie nawet nie do końca żałuję, że ich nie kupiłam ze względu na to, że widziałam w Pepco, że już część jest rozszczelnionych, a nikt z nimi nic nie robił. Także nie wiem, jak to będzie reagowało pod wpływem wody. Tacka spoko, no bo dycha dupy nie ma, jak to mówią. Kupiłam świeczki i świeczki kupiłam srebrne, ale zobaczcie, jakie są ładne. Są takie żłobione, tutaj z napisem, w środku jest normalna świeczka, ale potem je wykorzystam po prostu z podgrzewaczem wewnątrz. Mam nadzieję, że ładnie się tutaj wypalą. Wzięłam dwie, bo nie mogłam się zdecydować, który rodzaj wybrać. I jedna taka świeczka kosztuje dyszkę, ale naprawdę bardzo ładnie wygląda. I tutaj też mi się fajnie skomponuje z tą kulą. I jeszcze jedna, którą kupiłam, to w kształcie róży. Nie wiem totalnie, gdzie ją położę, jak ją zaaranżuję, ale po prostu tak mi się podobała, że aż szkoda mi jej palić. No jest przepiękna, także no. Ta kosztowała 8 zł. Ostatnią rzeczą jest kosz z
z Pepco i on jest przeceniony aktualnie z 29 zł na 19, a ten kosz potrzebowałam po to, żeby wrzucić do niego koce, które może widzicie, jak się odbijają w telewizorze i leżą byle jak na sofie, gdzie od razu to tworzy taki bałagan, a tak wrzucę nawet w nieładzie te kosze tutaj do te koce tutaj do tego kosza i już to będzie wyglądało lepiej, widziałam to na kilku jakby aranżacjach i zawsze mi się podobało. Suma summarum, chciałabym Wam powiedzieć, że bardzo pojemny jest ten pojemnik. Wybitnie bym nawet rzekła. Jakbym tak dobrze się kręciła, to nawet bym cała weszła. Jedyne, co jest minusem, to to, że to nie ma żadnych podkładek filcowych i będziemy musieli to zrobić z Krzysiem, ale gdzieś zgubiliśmy aktualnie podkładki, więc jeszcze tego nie kładę, bo tutaj są po prostu śrubki i to boję się, że może porysować podłogę. Jak damy podkładki filcowe, to podłoga będzie na pewno bezpieczna. Ostatni sklep, który odwiedziłam, to Biedronka. Jak wiemy wszyscy doskonale, w Biedronce można znaleźć kupę różnych rzeczy. Będzie test biedronkowych szczoteczek do twarzy na kanale głównym, także Was tam odsyłam. Czekajcie, bo to będzie mega giga turbo test w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej. No i w Biedronce kupiłam właśnie te dozowniki na mydło. Dozownik na mydło i na szczoteczki do zębów. Krzyś go podkleił jeden i drugi klejem na gorąco, żeby po prostu nie stukały tak po umywalce, więc jeżeli któraś z Was ma jakieś ceramiczne, porcelanowe kubki, to żeby nie potłuc kubków i umywalki nie uszkodzić, to fajnie jest albo podłożyć podkładki filcowe, albo właśnie klejem na gorąco zrobić takie stópki. Jeden i drugi kosztował 5 zł, więc za oba zapłaciłam dyszkę. Jedyne co, to w domu zobaczyłam, że on jest tutaj taki trochę udziubany, ale to i tak stoi tyłem do przodu, więc jakoś mi to niespecjalnie przeszkadza. Jak na 5 zł wydaje mi się, że są naprawdę ekstra. On tutaj jeszcze jest podzielony na dwie części. No i ostatnimi rzeczami z Biedronki to takie pojemniki do serwowania przystawek. U nas jak przychodzą goście, to zawsze robi się jakąś zimną płytę, przypuszczam, że u Was też, załóżmy, nie wiem, do drinka, do wina, czy do czegokolwiek. I zawsze dodaję na jakichś tam byle jakich tacuszkach, wiecie, kurczę, talerzykach. I jak dopatrzyłam, że w Biedronce pojawiły się takie produkty, gdzie już mamy całość jakby skomponowaną, to stwierdziłam, że muszę wziąć. I mam dwa. Pierwsze to jest taka taca składająca się z czterech miseczek, nie wiem, na przykład na ogórki, oliwki, grzybki i jeszcze jakieś tam, nie wiem, coś, to serek. Na przykład. I od razu jak położymy to na stół, to wygląda to bardzo ładnie, jest to na takiej drewnianej tacce. Drugi zestaw też ma w sobie dwa takie pojemniczki, ale wiadomo, można je wyłożyć, coś tutaj poukładać. Oraz taką tacę do serwowania zimnej płyty, chociażby, nie wiem, na szynkę, na sery, na jakieś tam dodatki, które po prostu się chrupie podczas, nie wiem, siedzenia, nie wiem, można tutaj położyć też bochenek chleba czy grzanki, tutaj dać dwa dipy, także świetna sprawa. Jeden taki kosztował 14 zł w Biedronce, a wydaje mi się, że kładąc takie dwie, że tak powiem, tacki na stół, wygląda to naprawdę świetnie. Ja jestem zadowolona z zakupu i wydaje mi się, że naprawdę mega się to przyda. Te tacki do serwowania w Biedronce widziałam kilkakrotnie, że są, więc na pewno je traficie. Cała oferta, którą tutaj Wam wrzucam, jest aktualna, teraz dostępna. Ja to kupowałam wczoraj i przedwczoraj. I za niedługo pojawi się aranżacja małej łazienki, 5-metrowej. Jak to wygląda kosztowo? Jak to u nas wyglądało po kolei, także czekajcie na filmie, jeżeli jesteście na podobnym etapie, zastanawiacie się, ile to wszystko kosztuje. Naprawdę staraliśmy się robić to jak najniższym kosztem, no nie najniższym kosztem, ale jak najwięcej zaoszczędzić, chociażby na robociźnie i tak dalej, więc ja już poszukuję wszystkich materiałów, spisuję wszystkie paragony, które zostawiliśmy i tak dalej, więc dam Wam znać i cały kosztorys poznacie właśnie w tym filmie.
Mam nadzieję, że Was to przygotuje do kosztu, który Was czeka, załóżmy, podczas remontu łazienki. Remont łazienki będzie trochę droższy, bo jest koszt jeszcze skucia na przykład starych płytek i tak dalej, ale do na przykład wykończenia swojej łazienki, takiej małej łazienki dla gości, mam nadzieję, że Wam się to przyda. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i to taka była mała zapowiedź kolejnego filmu. Wpadajcie na kanał główny, bo tam też będzie się dużo działo. Do zobaczyska. Tyle już, nie gadam więcej. Pa!